Marek Chłasko. Urodzony 4 stycznia 1934 roku w Warszawie. Ojciec Maciej Chłasko. Matka Maria z domu Łosiak. W 1937 roku rodzice rozwodzą się. Na początku wojny ojciec umiera. Matka utrzymuje się ze sprzedaży żywności na straganie. W domu bieda. W poszukiwaniu lepszego życia zaczyna się Chłaski tułaczka po Polsce. Najpierw Częstochowa, potem Chorzów, Białystok, aż wreszcie w 1946 roku Wrocław. Tam młody Marek mieszka do 1950 roku. Wstąpił tam do pierwszej wrocławskiej drużyny harcerzy imienia Bolesława Chrobrego. Wyrzucili go prędko. Nie stawiał się na zbiórki. W szkole same kłopoty. Zawsze młodszy i mniejszy od rówieśników nadrabiał butą i zadziornością. Nie ma kolegów ani przyjaciół. Nigdzie nie może zagrzać miejsca. Zawsze obcy. W wieku 16 lat zdobywa prawo jazdy na ciężarówkę. Doświadczenia z pracy, a pracował w Państwowej Centrali Drzewnej w bazie w Bystrzycy Kłodzkiej przy zwózce drewna w górach, pomogą mu przy pisaniu powieści Następny do raju. Często zmienia pracę. Pracował m.in. w bazie sprzętu Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego, Metrobudowy, Spółdzielni Przewozowej Warszawskich Spółdzielni Spożywców czy w stołecznym przedsiębiorstwie transportowym Miejskiego Handlu Detalicznego.